Zastanawialiście się może kiedyś, czy Harry i Hermiona, po tym jak w insygniach śmierci Ron ich opuścił, uprawiali w namiocie seks. No właśnie, być może się nie zastanawialiście, ale zrobili to za was dość znani ogólnokrajowi dziennikarze, którzy na Twitterze poruszyli ten temat i zaczęli się zastanawiać, czy tak właśnie mogło być. No to weźmy to na warsztat i także się pozastanawiajmy. Wspomniany wątek był częścią dłuższej dyskusji, a te takie najbardziej pikantne wątki postaram się przytoczyć. W dyskusji brali udział Dominika Długosz, Marek Tajchman. Kto gdzieś tam śledzi media ogólnokrajowe, ten wie, co to są za osoby. No i ogólnie wątek dotyczył takiego zdania. Harry dał Fredowi i George'owi 1000 galeonów na otwarcie sklepów. Ciotka Petunia była jedyną osobą, która mogła realnie zająć się Harrym, bo tylko obok niej mogło go odnaleźć magia krwi, a Ginny poderwał tylko dlatego, że Hermiona mimo seksu z nim wybrała Rona. Seksu z Harrym, ale kiedy? No jak to kiedy? Myślisz, redaktorze, że jak Ron się oddalił opętany przez Horcruxa, to oni tam sobie tylko w namiocie tańczyli? Nastolatki? W stanie ciągłego zagrożenia? Nie ma mowy. Otóż to jest tak piramidalna bzdura, że po prostu musieliśmy się tym zająć, musiałem nagrać ten film. No i co? Zapraszam was na ciąg dalszy. Ja jestem Grzegorz, jak już dobrze wiecie, a wy jesteście na Czysta Kultura. I hej, nie ma tu mowy o żadnym sztywniactwie. Wiadomo, cały ten wątek trzeba traktować z pewnym przymrużeniem oka. Niemniej, no jest to jakiś przyczynek, jakiś fajny powód, żeby faktycznie tym tematem się zająć. Nawet jeśli wydaje się on absurdalny, no to jednak na kilka słów komentarza wydaje mi się, że zasłużył. Samo branie jakby tego tematu seksualności czy spoglądanie przez ten pryzmat właśnie na Harry'ego Pottera, na relacje między postaciami, no wydaje się dość karkołomnym rozwiązaniem. Oczywiście wątek miłosny pojawiał się w całej sadze, bo były to na przykład jakieś pierwsze zauroczenia, pierwsze zainteresowania płcią przeciwną, przeżywanie jakichś takich mniejszych czy większych miłostek, ale nigdy nie było to rozpatrywane w takim kontekście grubszym, właśnie w kontekście seksualności. Wszystkie bowiem te pierwsze zauroczenia, te pierwsze miłości, o których wspomniałem, no miały bardzo ważny wydźwięk dla całej sagi, bo pokazywały, że nasi bohaterowie dorastają, że cała opowieść staje się już nieco bardziej poważniejsza, nieco bardziej dojrzała, a oni, jako bohaterowie, którzy jednak są w magicznym, wymyślonym jakimś tam świecie, ale koegzystują przecież z tym prawdziwym, te światy się przenikają, no że oni od tego świata prawdziwego nie są oderwani. Bardzo dobrze było to pokazane w przypadku samego Harry'ego, który przeżywał gdzieś te swoje takie pierwsze uderzenia z Cho, potem z Ginny, zastanawiał się, przeżywał jakieś porażki, prawda? Miał w głowie jakieś wyobrażenia, co by się mogło stać, a co będzie, jak Ron się dowie, a co będzie, jeśli się nie dowie, czy straci przyjaciela i tak dalej, i tak dalej. I to pokazało, że można być czarodziejem, można być wybrańcem, ale przy tym jest się także po prostu zwykłym chłopcem w danym wieku, który w tym czasie przeżywa jakieś swoje rozterki, także te miłosne. Wszystko to zostało jednak w książce podane w takiej dość dobrej, wyszukanej dawce. Nie czuło się takiego przesytu, jak na przykład w Księciu Półkrwi filmowym, gdzie ten wątek romansowy Rona z Lavender, ogólnie jakichś pierwszych miłości i przeżywania tychże, no był właściwie na pierwszym planie kosztem jakichś innych ważnych rzeczy, ale mniejsza o to. No a czym innym jest jednak przewracanie historii o 180 stopni, wpleceniem nagle jakiegoś wątku seksualnego ni stąd, ni zowąd, bo tak naprawdę książkowo nic takich wydarzeń nie zapowiadało, a sama Rowling nie daje ku temu żadnych powodów, żadnych takich poszlak argumentów, żeby nawet się domyślać, biorąc taką kalkę z realnego świata, właśnie na Harry'ego
i Hermione. Ten motyw jest zresztą nieco głębszy, nieco dłuższy stażem, bo właściwie od początku, kiedy tylko te takie Hermiony i Rona drogi się miały schodzić, no powstawało pytanie, a dlaczego nie z Harrym? Przecież to by była dużo lepsza para. No i oczywiście tutaj, skoro oni zostali sami, można było wysnuwać jakieś teorie o tym, że zaraz jakiś tam Teges się musiał zdarzyć, nawet jeśli go nie widzimy, nawet jeśli to miało pozostać w sferze domysłów. Tymczasem ta relacja Harry'ego i Hermiony od początku jest budowana na relację przyjacielską. Więcej, to jest relacja nawet taka siostrzano-matczyna, bardzo bliska, bardzo rodzinna, ale nie miłosna. Tam jest uczucie, tam jest miłość, ale to nie jest taka miłość romantyczna. I wydaje mi się, że to jest absolutnie kluczem w całej tej dyskusji. I tak jak powiedziałem, no w książce Rowling nie daje właściwie żadnych wskazówek, by mógł tam wystąpić jakiś romans, za to daje dużo wskazówek, że to jest prawdziwa przyjaźń. No Hermiona, właściwie bez niej no nasi bohaterowie nie przeszliby poza pierwszy tom. To jest jakby sprawa drugorzędna, ale zawsze była pomocą dla Harry'ego. Wielokrotnie ratowała go z opresji. Kiedy trzeba było go opieprzyć, powiedzieć mu prawdę prosto w oczy, robiła to, nie krygowała się. Za pierwszym razem, kiedy Ron opuścił Harry'ego, tak, bo to się oczywiście zdarzyło nie tylko w Insygniach, ale także w Czarze Ognia, kiedy Ron nie uwierzył Harry'emu, że ten nie wrzucił swojego imienia do Czary Ognia, to została z nim. Pomagała jak prawdziwa przyjaciółka i tak samo było w Insygniach Śmierci, kiedy Ron odszedł od naszego trio. Hermiona została nie tylko ze względu na to, że była przyjaciółką Harry'ego, ale ze względu także na pewną lojalność wobec misji, wobec zadania, które się podjęli, które musieli doprowadzić do końca i które Hermiona wiedziała, bo była mądra, że trzeba po prostu zrealizować. I nie ma tutaj miejsca na jakieś niesnaski, jakieś grymasy, chociaż oczywiście, jak wiemy, Ron odszedł też powodowany tym, że ciążył mu ten Horcrux. Oczywiście zwolennicy tej teorii seksualnej twierdzą, że ale jest ta scena w namiocie, wiecie, ona na pewno dużo znaczy. Tylko po pierwsze ta scena była wyłącznie w filmie, w książce czegoś takiego nie ma, a po drugie, no właściwie co ona miała oznaczać? Samo w sobie to połączenie Harry'ego z Hermioną w tej scenie, no ja tam chemii nie czułem, to nie było ani dobre, ani potrzebne jakoś specjalnie, no ale miało ukazać to, że dwoje nastolatków gdzieś tam w takiej chwili słabości, smutku i opuszczenia no potrzebuje tej bliskości. Tymczasem po odejściu Rona tak naprawdę Hermiona trzymała się głównie na uboczu, dużo płakała, raczej spoglądała na całą sprawę chłodno, skupiała się na tym, żeby znaleźć jakieś rozwiązanie, jakiś dalszy ruch w poszukiwaniu Horcruxów, bo przypomnijmy, że w tamtym właśnie momencie no Harry i Hermiona byli w lesie, nie wiedzieli co zrobić dalej, kiedy już się przenieśli z tego miejsca, gdzie wcześniej stał ich namiot. Hermiona od razu puściła rękę Harry'ego, no unikali się, raczej to było takie bardziej służbowe, Harry przejął tą rolę powiedzmy taką opiekuńczą, a sam przecież gdy oglądał mapę Hunsfotów, no to gdzieś tam głównie szukał tej kropki z nazwiskiem Ginny. No właśnie, Wesleyowie, to też jest jakby bardzo ważny wątek w całej tej sprawie, argument przeciwko tej całej seksualizacji, no bo przecież po pierwsze Harry był najlepszym przyjacielem Rona, po drugie był w związku, no powiedzmy, że akurat w tamtym momencie to taka trochę separacja była, no bo się nie widywali z Ginny, do której jakieś tam uczucia miał, więc to już są dwa argumenty. No a to Wesleyowie, więc to też są ludzie, którzy są dla niego bliscy, którym chciał pomóc, gdyby tylko mógł, bo tak naprawdę nie raz i nie dwa jest pokazany ten wątek narracyjny, że Harry chciałby się podzielić pieniędzmi na przykład z Wesleyami, ale on wie, że ani knuta od niego nie przyjmą, to 1000 galeonów przekazał Fredowi George'owi, więc to też się liczy. Więc te związki z Wesleyami, z Ronem, z Ginny i z całą tą rodzinką, plus to, jaki Harry był, a jednak był w pewien sposób honorowy w stosunku do tych ludzi też, na których mógł polegać, raczej no nie postępował w ten sposób, żeby jakoś im zaszkodzić, żeby
w jakiś sposób im dopiec. Moim zdaniem, nawet gdyby jakiś wątek pojawił się w jego głowie, że może coś tam z tą Hermioną w namiocie, to i tak zostałoby to zdławione w zarodku. Nasza widzka Aleksandra przytoczyła jeszcze taką analizę z mistycyzmu popkulturowego o tym, że taniec może być swego rodzaju alegorią seksu, ale tak jak mówię, nie wydaje mi się, właściwie jestem przekonany, że nie w tym przypadku. Cały wątek seksualności jest trochę odsunięty na bok. Są miłości, są jakieś nastoletnie problemy, ale to właściwie nigdy nie jest na pierwszym, nawet na drugim planie. I właściwie co to miałoby zaznaczenie? Jaki miałoby sens, gdyby nagle się okazało, że coś tam się faktycznie mogło wydarzyć? To od razu by też stawiało Hermionę i Harry'ego w roli takich, no, ludzi trochę nie fair, trochę czarnych charakterów właśnie w takiej kwestii jakiejś tam zdrady przyjaciół, zdrady wartości, zdrady rodziny, czy ludzi ogólnie, z którymi się trzymałem, więc to nie ma większego sensu. I skoro te relacje były budowane między Harrym i Hermioną od początku jako przyjacielskie, to nawet jeśli patrzymy na to z przymrużeniem oka, nie ma na to najmniejszych szans. W tym namiocie nic świntuchy się nie stało. Dajcie koniecznie znać, co o tym wszystkim myślicie. Komentarze są do waszej dyspozycji. Być może jakaś ciekawa dyskusja się na ten temat wiąże, na wątek seksualności w Harrym Potterze. To brzmi w ogóle jak temat na jakąś pracę magisterską, doktorską. A jeśli chodzi o samego Harry'ego Pottera, to bądźcie z nami, bo to będzie maj, który będzie stał niejako pod jego znakiem. Będzie kilka niespodzianek. Kto był z nami rok wcześniej, ten wie, czego mniej więcej można się spodziewać. No ale to na razie tyle. Więcej szczegółów wkrótce, a żeby je poznać, no musicie być z nami, musicie wchodzić na nasze kanały, odwiedzać nas regularnie, bo w pewnym momencie faktycznie będziemy mieć dla was ciekawe informacje. W tym materiale to już wszystko, ja się z wami żegnam. No i zapraszam. Trzymajcie się.